Cześć, Krzysztof z tej strony. Witajcie, minęło 2 lata, odkąd zakupiłem tą kosiarkę i pewnie część z Was byłaby zainteresowana, bo chętnie zobaczyłaby, co się wydarzyło i generalnie, czy warto nadal to kupić. Nie wiem, czy jestem zadowolony z tego oto urządzenia. Nadal pracuję na tych 2 8-amperogodzinnych akumulatorach. Oba są naładowane i zaraz sobie tu przejedziemy. Worek bez żadnych uszkodzeń, wszystko w porządku, nie ma problemu. Generalnie wszystko jak prawie nowe, nie było praktycznie żadnych zabawy w cokolwiek. Tu jak widać jest lekko przerysowana przez to, że właśnie gdzieś tam się ociera. Kółka sprawne, nic z nimi nie robiłem. Żadnych zmian. Tu jeżeli chodzi o spód, to mówię, to malowanie jest naprawdę bardzo dobre. No tu widać, że gdzieś na obrzeżach gdzieś zahaczyłem o coś, pewnie jakiś krawężnik i trochę się starło, ale rdza to go nie bierze z tego, co widzę. Raz musiałem naostrzyć nóż, bo gdzieś tutaj po prostu uderzyłem w jakiś kamień i po prostu teraz też wypadałoby go naostrzyć, ale nie będę tego robił. Dzisiaj szybko przejdę, po prostu akcję zrobię, trochę cięcia trawy. Tak wygląda, no. Czyścić spokojnie można jakimś nawet takim plastikowym, akurat mam tutaj specjalnym, powiedzmy, elementem, gdzie spokojnie to schodzi. Na razie jeszcze nie była w tym roku używana, więc ta trawa jest z zeszłego jeszcze roku. I naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tej kosiarki. Naprawdę nie odchodzę się z tym jak z jajkiem. Całkiem sprawnie to wszystko idzie. Dobra, teraz zrobię cięcie do kosza. Trawa jak wygląda, tak wygląda. Wiem, że nie jest to idealne, ale nie o tym film. Film jest o tym, jak działa ta kosiarka i generalnie jak się nią bawi człowiek tnąc tak naprawdę trawę. Dobra, włączamy i zobaczycie, jak to dalej działa. Blokujemy, żeby sobie wpadło, gdzie nie wpadło. Dobra, to zacznę może od początku, żeby nie było. Przyjadę 2 kółeczka i wrzucę to do kosza. Dobra, to była 5. No i tak to wygląda, słuchajcie. Tak jak mówię, to trawa nie należy do najlepszych, ale sama kosiarka uważam warta zakupu dla kogoś, kto ma niewielką działkę i przynajmniej 2 akumulatory 8 amperogodzinne. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz.